Jakie aplikacje ułatwiają mi ogarnianie rzeczywistości, czyli takie top 10 z mojego smartfona? Używam Androidowego, ale myślę, że większość, wszystkie te aplikacje znajdziesz też na ios Pierwsza z nich to jest Office Lens. Coś, co sprawiło, że nawet nie wiem, gdzie w domu leży skaner, który podłączałem do laptopa, dlatego że wszelkie skanowania dokumentów, rachunków robię właśnie przez Office Lens. Prosta, przyjemna aplikacja, Microsoftu, no to jeszcze dzisiaj będzie o kilku aplikacjach Microsoftu. Aplikacja, która sprawia, że mogę zeskanować dokument, od razu go przesyłam sobie albo gdzieś mailem, albo czy mam w OneNote, czy też po prostu w galerii obrazków. No ale skoro przy OneNote, to drugą aplikacją, która tutaj u mnie jest, to jest OneNote. Coś, co z kolei zastąpiło mi noszenie w kieszeni papierowego NoTesiku, gdzie notowałem różne rzeczy, po prostu do OneNote'a notuję. To, co mi gdzieś padnie do głowy, czy jakieś strony internetowe, filmiki na YouTube, które znajdę, wszystko po prostu mam pod ręką w OneNote. To jest ta druga aplikacja. No i skoro jesteśmy przy rodzinie Microsoftowej, no to też trzecia, czyli Teamsy. Teamsy, no to oczywiście ogarnianie spotkań. Wszelkie spotkania, no może nie wszystkie, ale przeżywająca większość spotkań, które organizuję, to po prostu organizuję na Teamsach. Ja jak jestem w domu przy komputerze, no to się spotykamy przez kamerę laptopową, ale jeżeli gdzieś tam jestem w ruchu czy na bieżni, to często właśnie na smartfonie. Także teamsy smartfonowe się przydają w ruchu. I to, jeśli chodzi o tą trójeczkę aplikacji z rodziny Microsoftu. Natomiast kolejne aplikacje, kolejna siódemka, o której chcę Ci powiedzieć, to jest tak, to jest aplikacja Impostu. Ja jej przede wszystkim używam do tego, żeby śledzić te paczki, które gdzieś wysłałem albo które do mnie przychodzą. Jest tam też opcja po prostu otwierania paczkomatu zdalnie, ale co zauważyłem ostatnio, jest świetna opcja, że możesz po prostu mobilnie nadawać paczkę. Znaczy, nie musisz żadnej etykietki drukować, tylko masz po prostu paczkę, opłacasz sobie przez aplikację. Przychodzisz do paczkomatu, wsadzasz go do skrytki paczkomatowej, podobno nawet nie musisz numeru nadawczego pisać na paczce, chociaż prawdopodobnie bezpiecznie będzie ten numer jednak pisać, na napadek gdyby gdzieś tam się przewróciła bez karteczki w ciężarówce, której ją odbiorą. Ale to ciekawa, ciekawa aplikacja, ciekawa funkcja. No i kolejna, skoro już jesteśmy przy wysyłkach, to jest Envelo, aplikacja pocztowa. Ona mi się przede wszystkim przydaje do tego, żeby śledzić przesyłki polecone bo mam takie doświadczenie, że bywają, że te priorytety pocztowe idą bardzo, bardzo długo, więc wolę wiedzieć, czy coś, co gdzieś wysłałem, doszło. A przy okazji, w tej aplikacji jest też dość sprytna opcja sprawdzania kodów pocztowych, czyli gdzieś mam coś wysłać do klienta w Lublinie, Kraśniku, czy w jakiejś innej miejscowości, mogę sobie łatwo sprawdzić kod pocztowy odbiorcy. Także to, to z tych aplikacji. a teraz będzie trochę bardziej technicznie, bo kolejna aplikacja to Proton VPN, czyli aplikacja VPN-owa, czyli Coś, co jest dla mnie potrzebne, gdy poruszam się po kraju i korzystam z publicznego internetu. Na przykład, ostatnio kilka razy korzystałem z internetu w pociągach dalekobieżnych i internet jest niezabezpieczony, w związku z tym trochę bym się bał. Przesyłać dane otwartym połączeniem w tym internecie publicznym, w związku z tym zabezpieczam sobie połączenie właśnie VPN-em. Używam Proton vpn -a. są różne VPN-y. Ja od kilku lat używam Proton VPN-a, jestem z niego zadowolony, bo daje mi poczucie bezpieczeństwa. No i kolejna aplikacja, też związana z bezpieczeństwem: Free OTP, czyli autoryzacja dostępu, czyli ta dwuskładnikowa autoryzacja, czy do mojego maila, czy do jakichś portali społecznościowych, czy do portalu administracyjnego na moim serwerze, po Dodatkowe zabezpieczenie jednorazowym hasłem, które jest generowane, żeby się dostać czy do, czy do gdzieś WordPress'a, czy do cPanela, czy do jakiegoś innego miejsca, którego używam w sieci. I to tyle, jeśli chodzi o poważne aplikacje, ale mówiłem o 10, a powiedziałem o 7. No bo kolejna trójka jest bardzo rozrywkowa. Co więcej, wszystkie trzymają w nazwie Swiss, bo to jest Swiss Jazz, Swiss Classic i Swiss Pop. To są aplikacje kanałów radiowych, publicznego radia szwajcarskiego. To jest kanał jazzowy, klasyczny i popowy. Muzyka, którą lubię, a ogromną jej zaletą jest to, że nie jest przerywana reklamami, no bo za tą muzykę płacą, jak się domyślam, podatnicy szwajcarscy. Także swiss jazz to zawsze taki dobry typ dla mnie, gdy się spotykamy ze znajomymi, coś w tle puścić do grania, puszczam swiss jazz. Ta muzyka jest zawsze dobra do tego, żeby sobie gdzieś w tle umilać nam czas. Swiss Classic to jeżeli nie mam pod ręką jakiegoś kawałka muzyki barokowej, żeby sobie na słuchawkach posłuchać, gdy potrzebuję pracować, a wokół jest hałas, no to wtedy Swiss Classic Radio się przydaje, a Swiss Pop jak sama nazwa wskazuje, popularna muzyka, która też gdzieś sobie może działać. Także to jest ta dziesiątka aplikacji, które mam na moim smartfonie. Mam nadzieję, że Niektóre, czy może wszystkie z nich i dla Ciebie będą przydatne, ułatwią Ci życie albo, tak jak te rozrywkowe, umilą czas. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Jeżeli tak, chętnie zobaczę łapkę w górę pod tym materiałem. Zasubskrybuj też mój kanał, to będziesz więcej materiałów takich dostawać, powiadomienia będą do Ciebie przychodzić. Mam nadzieję, że to co dla Ciebie tworzę jest przydatne i pogodnie Cię pozdrawiam.